Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Boluś, a ja witam was oczywiście w kolejnym odcinku od Bizona do Leksiona Farming Simulator 2015. I jak sami już widzicie, dzisiaj troszkę inny odcinek. Oczywiście kontynuujemy sobie żniwa, tak jak już zapowiadałem wcześniej, bo tam nam troszkę pól zostało. I dzisiaj troszkę będą inne żniwa. Zawsze chciałem zrobić to nocą, że tak powiem. Młody gdzieś sobie tam pracuje, oczywiście tak jak obiecałem, przywiozłem go w piątek po szkole, nawet tam światła widać w Holandzie. Pewnie belkę teraz akurat wyrzuca. Także trochę tam mu jeszcze prasowania zostało. My sobie tutaj wsiadamy do New Hollanda i lecimy na początek z owsem. Zobaczę, ile mi tam tego owsa sypnie. I też zobaczymy, czy na odcinku uda nam się zrobić tylko owiec, czy też nie. Młody później zaraz przyjedzie i będzie za mną prasował. Po szkole go zgarnąłem, później tam właśnie się zapytałem, bo nawet nie było już kiedy dzisiaj przyjechaliśmy, bo jeszcze musiałem wstąpić po siatkę. Kupiłem sobie siatkę i dopiero później zjechaliśmy w chatę, zjedliśmy coś, poogarniałem trochę ciągnik, młody już wcześniej pojechał, bo prasę miał ogarniętą, bo z prasowania, jak sami wiecie, niedawno też rzuciłem. I dzisiaj, kochani, żniwa, ostatni odcinek ze żniw na tej serii, mam nadzieję, że wam się spodoba. Też mam nadzieję, że będzie lepiej mnie słychać, bo nie wiem, co ostatnio się dzieje z moim mikrofonem, ale są dziwne trzaski. Nie wiem czemu, bo tak jak normalnie z chłopakami gadam, tego nie słychać. Jest to wtedy, gdy dopiero wrzucam to do Camtasii. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy jak sami widzicie, tutaj mam podkładane kilka rzeczy pod niego, żeby nie było właśnie tych odbić od biurka może. Nie wiem, nie mam naprawdę zielonego pojęcia, o co chodzi, ale nie przejmujmy się tym. Wjeżdżamy sobie w owiec i ciśniemy, oczywiście lecimy na słomę, ponieważ no belki strasznie potrzebne. Tu jak ostatnio widzicie, trochę ulew było. Czekajcie, moment, rozkminiamy sobie, bo ja mam... Nie, musimy rozłożyć kombajn. Kombajn czyżby był tym? Czekajcie, zaraz sobie zobaczę. Teraz się rozkłada na pewno, musiałem na klawiaturze już, bo nie chce mi się bawić. Fakt, że sobie od razu weźmiemy opcję automatyczna pomoc, bo to nam się na pewno przyda, oczywiście jest. Dobra, poszło wszystko. Teraz tylko musimy sprawdzić jeszcze moment, czy mamy wyłącz pokos słomy. Czyli jak skoro wyłącz, to musi być włączony. Światła są jakie są, nic konkretnego. Powiem wam, że halogeny lepiej by mi się tu sprawowały, raczej na pewno. Myślę, że zarzucimy sobie na tempomacie troszeczkę i polecimy. Tak myślałem, co dzisiaj robić. Tak naprawdę to ogarniałem chyba się z godzinę albo z półtorej, co mam dzisiaj nagrać na tym singlu. Miało być na początku, sobie myślałem, żeby nagrać prasowanie, co ja mówię, zbieranie słomy. Lecz niestety teraz będę miał zbieranie słomy już właśnie u siebie na serii singla. Więc mówię, po co wrzucać mam te dwa odcinki. A później tak rozkminiam sobie i myślę, bo bym pożyczał przyczepę od sąsiada, bo u mnie tam hydraulika padła w tej mojej. A tak naprawdę to nie chciałem po prostu mieć kolejnego odcinka z tej samej słomy. Kierunek jeszcze nie wyłączony, ale idzie. Szkoda, że tak ciemno jest strasznie. No ale w końcu noc, nie ma co się tutaj spodziewać, że będzie widniej. Ścieżki są, a no i właśnie, z takich informacyjnych, no to tak, w kolejnym odcineczku poleci prawdopodobnie głęboszowanie. Głębosz właśnie dostanę od Unii już na testy, także będziemy mogli sobie go potestować, zobaczymy, zastanowimy się nad dalszym zakupem, czy będzie w ogóle warto. Wiecie, głęboszowanie to tak, no na pewno nieco rok, przydałoby się te pola zgłęboszować, lepiej mi było to wypożyczyć. Dostanę to na testy, na jak długo tego nie wiem. Nie powiem wam, nie jestem zorientowany w tym temacie, ale mam nadzieję, że chociaż 2-3 pola uda mi się nim zrobić. Także na pewno troszeczkę by zeszło. My już mamy 26%, także no myślę, że 3 okrążenia i będziemy mogli sypać. Ciekawe, czy młody zdąży tam poprasować i wrócić. Raczej nie muszę do niego iść, bo ogarnięcie już wszystko mu tam idzie. Także no u mnie gospodarkę czai jak trzeba. Następną sprawą jest to, że właśnie do tej serii, teraz takich troszkę informacyjnych i oczywiście skupcie się, bo tutaj wszystko zależy od was, jak to zawsze bywa u mnie na serii, przynajmniej na tej, będzie pytanie do was takie, czy robimy sobie usługi. Mianowicie tak, nie wiem jak u was jest w rolnictwie, znaczy nie, no tak ogólnie na wsiach jest kilku rolników, którzy świadczą tam jakieś usługi typowe, jakieś siewy, mają tam siewy do kukurydzy, coś w tym stylu. Jakieś tam usługi świadczą też kiszonka i inne takie sprawy.
I dlatego też chciałem, żeby zarobić sobie troszkę pieniążków na tej serii, żeby, wiecie, to wszystko sobie rozwijać szybciej. Tym bardziej, że mam nowe maszyny i takie dość specjalistyczne, którymi, no, nie powstydziłby się żaden rolnik. Mógłbym świadczyć te usługi, no, na starym Bolusiowie. Powiedzmy sobie, że tak, tam jest pełno pól. Fakt, że byłoby to na przykład, nie wiem, poza odcinkami bym to robił, może od czasu do czasu pojawiłby się jakikolwiek tam odcinek właśnie z czymś takim, że do kogoś jadę sobie właśnie na usługi. Kurczę, wkurza mnie to, że w tym farmingu są tak słabe światła. 17 już ma być podobno bardziej zoptymalizowana z tym wszystkim i o wiele lepiej to będzie chodziło również i na MP. I trzymam tego farminga za słowo, że tak powiem. I kontynuując dalej, no to czy właśnie mamy robić sobie takie usługi, czy też nie? Mi się wydaje, że spoko sprawa, bo teraz zbliżają się siewy. Mógłbym na przykład poświadczyć trochę moją Amazonką i New Hollandem jakiś tam siewów, zawsze dobre trochę groszy by wpadło. Tym bardziej, że no mówię, jakieś drobne wydatki takie jak wapno na nasiona czy też nawozy już by było dzięki takiemu czemuś i by reszta kasy zostawała nam. Także jeśli chodzi o usługi, to by było na tyle. Nie wiem, piszcie nawet czym bym mógł świadczyć te usługi, tak? Także czekam na wasze pomysły, może jakoś wy inaczej to jeszcze widzicie. Także to by mogło się dość fajnie sprawdzić na kanale. No i oczywiście na tej serii. Następną sprawą jest to, że sobie tak pomyślałem, że kurczę, ja mam kurnik i tak naprawdę to teraz, tak jak patrząc na to rolnictwo u nas, jak jest w okolicy, świnie są nieopłatne. No, zależy kiedy. Świnie no to tak w pół, ale najmniej to krowy jak na razie, bo to mleko to naprawdę jest tańsze niż praktycznie woda. I najlepiej no tu u nas schodzą indyki, schodzą, wiecie, kurczaki z kurników. Dlatego też ja mam kurnik i nie wiem czemu mi to do głowy wcześniej nie przyszło, nikt mi nie zaproponował tego. Kurczę, nie widzę młodego. Ja mam tu już 60, ale to zaraz sobie zatelefonujemy do niego. Zastanawiam się, czemu właśnie nie podjąłem się tego, że będzie mi jakaś kasa spływała właśnie z kurnika, ponieważ no co kilka miesięcy powinienem mieć zrzut. Tą serię już mam, no typowo to już powinien być teraz drugi zrzut, trzeci powinien wchodzić mi na kurnik, także jakieś pieniążki powinny dojść za takie zrzuty. Muszę teraz ogarnąć ile mniej więcej mógłbym mieć takiego czystego dochodu, bo wiecie, ta pasza, to wszystko, nie wiem czy teraz właśnie na tablicy. Fakt, że nie w tym odcinku, bo dzisiaj to już tak chcę to tak nagrać, dopiero was się zapytać, jak wy to widzicie, może mi doradzicie jak właśnie z kasą, z tym wszystkim. Jak ja mam to sobie zrobić? I czekajcie, ja tylko zatelefonuję do młodego. Zaraz sobie sprawdzimy, kiedy on właśnie będzie. Dobra, czekajcie sekundę. No, siema młody. No, jak tam ci idzie? A, będziesz kończył zaraz. No to dobra, bo ja tu mam tam no 75% mniej więcej gdzieś. To wiesz, potrzeba, żebyś tam podjechał Ursus. Ursusa najlepiej weź i podjedziesz mi tam za chwilkę, nie? Tak to wiesz, z przyczepkami możesz ze dwie, bo nie wiem ile tu mi tego wyjdzie, trochę tego mamy. Także możesz te dwie przypiąć. New Hollanda nie odpinaj Ursusem, jak coś to się później najwyżej ściągnie. I wiesz, ale to tam na spokojnie sobie, jak chcesz to możesz tam dokończyć, jak mówisz, że nie masz dużo. No, dobra, to do zobaczyska na razie. Dobra, młody kończy, także niedługo powinien tam podjechać. I kontynuując teraz tak, właśnie ten czysty dochód, pojawi się tablica. Na tablicy byłoby mniej więcej tak, ile kosztują mnie najwyżej, wiecie, na jeden zrzut kurczaki, wiecie, tak rozpisałbym sobie tak mniej więcej. To chyba, że nie chcecie tego, to po prostu miałbym tam zysk, przeznaczenie na paszę, to by były koszty. Nie wiem, co by tam mogło być. Czy zaobornik chyba. No właśnie, teraz możecie proponować jeszcze dalej swoje propozycje. Czyli na przykład by było, nie wiem, zaobornik, no też u nas na przykład w kurnika, jeżeli ktoś nie daje słomy, kupuje od nas ten obornik za pieniądze. Przypuśćmy, to jest około 50 zł za tonę, czy tam 40, jak dobrze pamiętam. No trochę źle podjechałem. Ile my mamy? 80 coś procent. Ja dojadę sobie tutaj do końca i się nawrócę, żeby młody akurat mógł zajechać mi z tej strony. I teraz taka sprawa, że właśnie co, jak ja mam tą tablicę wam rozpracować, czy wy chcecie wszystko tak po kolei, ile dany rzut zapłaciłem za kurczaki, ile na przykład teraz wyniosła mnie pasza, potem ile zarobiłem za to wszystko i ile na czysto wyszło mi z tego pieniędzy. Także no, tutaj oczywiście wszystko należy do was i jeśli chodzi o tą sytuację, to następna sprawa jest z tym, czy ja za te właśnie
no dwie tury, jakby to pani powiedzieć. Oj, młody jest z tej, mam nadzieję, że będzie widział. Koguty załączę i wysuniemy mu hucha. Czekajcie. Czym tu była hucha? O, dobra, tym była. Gdzie on jest? A, jedzie. Kurna, bez świateł, ale właśnie tak jest w tym farmingu niestety, że no chcielibyśmy fajnie, realnie, a niestety no tych świateł nie widać, pewnie jakiś mod bym musiał pobierać. A niestety z tym to już większa lipa jest. O, sypiemy, widzę, że tam, że sypie. Dobra, ja wysiądę. Siema, młody. Cześć, wujku. No i jak tam, wszystko spasowałeś? Tak. Nie, powiem ci, że będziemy tu do późna do nocy na pewno tu cieli, także wiesz co, Ursusa możesz teraz gdzieś tak postawić pomiędzy rządkami, nie? Mhm. I możesz podjeżdżać z prasą, jak sobie tam później sprasujesz, ja się wysypię, to możesz Ursusem zjechać. I zobaczę, będę próbował na tą z przodu przyczepę sypać, tak to nie będziesz musiał z jedną później lecieć i później od razu wjeżdżam w jęczmień, także będziemy dzisiaj do późna kosić albany księżyc za tobą. No, także młody, tam siatki ci starczy? Powinno. Dobra, w razie coś to wiesz. Jestem pod telefonem, ale powinno ci tam wszystko starczyć, jak coś to przychodź, nie? Dobra, to ja wsiadam. Ło, poszły światła. Wysypany. Dobra, czyli no to tak jak wspominałem wam, czekam na wasze propozycje, czy mam dodawać sobie tą kasę, czy też nie, bo mówię, kasa mi się przydała, tak? W końcu no powinienem z tego korzystać już wcześniej, nie wiem czemu dopiero teraz mi się to przypomniało, tak ostatnio jak sobie tam rozkminiałem. Te tematy krów, tego wszystkiego, to tak jakoś mówię, a kurde, przecież ja mam tu, mógłbym z tego skorzystać. No i właśnie co z tym obornikiem, czy brać za to pieniążki, czy też nie. Mówię, wszystko by tu fajnie mi tu działało. Bo tak, no z nowych nabytków mam jeszcze tutaj od Unii, bo ponieważ ostatnio tam wiecie, kupiłem ten rozrzutnik, ale mają jakąś nową, tak coś tam ostatnio pomęczyli i wymyślili sobie z adapterem z tyłu pewne rzeczy, więc tam za niską cenę mi to praktycznie wymienią, bo ja wiecie, kupowałem sobie w tej podstawowej, bo myślałem, że wszystko będzie ok, ale mówią, że za niską cenę mogą mi to jeszcze dorzucić do tego nowego i będę miał wszystko ogarnięte. Dlatego też czekam, aż mi się to zmieni i będziemy sobie prawdopodobnie robili akcję wapno już niedługim czasie, że tak powiem. Akcja wapno, akcja oboring, na pewno trochę tego będzie. W następnym leci głęboszowanie. Co jeszcze? Niedługo też orka, także 4 odcinki do przodu już mamy porobione. Siewy będzie 5. Nie wiem jak z wałami, jeśli uda mi się znaleźć jakieś no fajne wały, to na pewno polecam jeszcze wały w tym roku, czyli by było 6. Później już będziemy się pewnie zbliżać ku końcowi tego sezonu, że tak powiem, bo na pewno nie końcowi tej serii, bo ta seria będzie trwała. Jeszcze mam nadzieję, że jak szybko uda się wszystko poprzekładać, to i w farmingu 17 będę chciał to kontynuować. Z tego nie wiem do końca, zobaczymy jak to wyjdzie nam. Wszystko w praniu, bo na razie zapowiada się jak zapowiada. Ale jak to będzie z modyfikacjami i z tym wszystkim, czy uda nam się to szybko poprzerabiać, tego nie wiem. Fajnie by było, bo wiecie, tak to nagle bym przeniósł tą serię tam, na pewno jeszcze zwiększyłoby to oglądalność, ponieważ no ten Farming 17 ma płynąć na nasz realizm jeszcze bardziej, dlatego też to tej mojej serii by się to przydało. Więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No i później oczywiście nie wiem, coś zimowego, czyli znów odśnieżanko i nie wiem, jakieś wywożenie obornika na pola. Będziemy sobie to wszystko rozmieniać, czy też ten obornik niedługo jakoś wywiozę, może przyczepami taki odcinek, nie wiem, naprawdę nie wiem. Więc zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Dobra, jak sami widzicie nam szybko tu poszło, także ja podnoszę sobie ten, kurczę, szkoda, że nie ma świateł, młody, że tego nie widać właśnie w MP. Lipa totalna. Ciekawe, czy nawet jak na F się zapala, to czy to widać, czy też nie. Niby przed chwilą, jak wcześniej byłem, to się zapalało. Czekajcie, ja pójdę może. Ja to muszę zrobić. Czekaj, gdzie jest młody? A nie, już jest zapalone, dobra. Może prasować. Jak widzicie, nawet teraz w powieczorku fajnie, nie kurzy się aż tak bardzo. No wiesz, szkoda, że nie ma tych świateł takich jak powinny być. Myślałem, że jednak farmi na trochę więcej nam pozwoli i jakoś nie szukałem tego modu. Aha, ja już wysypałem się. Dobra, będzie tak. Moment, zakładamy ługę. I spadamy sobie na jęczmień. Dobra, tutaj sobie prasuję. Ja wiecie co, już od razu jak jestem tutaj, nie będę teraz wjeżdżał. Jechał do drogi przez miedzę, się przejadę w końcu moje. Dobra.
I teraz tak, jeśli chodzi o te nowe nabytki, to prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie to ciągnik. Ciągnik naprawdę mam dylemat, że tak powiem. Myślę sobie, tak już widziałem propozycje waszych komentarzy, tego wszystkiego. Dostałem też oczywiście od oferty od New Holanda, tutaj oczywiście od Ząbka, że tak powiem, bo to mój główny dostawca, jeśli chodzi o takie mody Uni i Ericsson od New Holandów, i też właśnie teraz wymyślił sobie takiego bardzo fajnego New Holanda. To będzie, nie wiem, to jest bardzo, to jest T4 chyba, bardzo malutki New Holland, powiem wam, super sprawa. Jak już bym poszedł, to bym poszedł tą jedną markę, wiadomo, wtedy serwis, to wszystko. Tylko czy wy będziecie chcieli oglądać kolejnego New Holanda właśnie na tej serii, czy ja właśnie, to już by był trzeci New Holland, czy ja mam w końcu iść w jakieś inne maszyny, tylko że też nie mam pomysłu, na jaki ciągnik tutaj można by było, no bo John Deere'a tego fajnego, co mówiłem, 85 wziąłem sobie na tą serię, że na wspólnej, i też to jest nabolusiowe, dlatego też tak mi się nie kwapi brać znów ten sam ciągnik na podobną bardzo serię, a myślę, że no naprawdę ten New Holland dość fajnie wygląda. Tym bardziej, że jeszcze na żadnej serii nie miałem możliwości do pogrania takim New Hollandem. Taki mały, zwinny, powiem wam, to jest chyba coś bardzo podobnie jak ten, co jest oryginalny. Tylko że tutaj właśnie mamy kilka jakichś tam ulepszeń w nim, więc muszę go sobie potestować, bo dostałem go, nawet nie, jeszcze na serwer go nie wgrywałem. Dlatego też muszę to kiedy sobie usiąść na spokojnie i to zrobić. Więc no tutaj rozkminiamy, co robimy właśnie z nowym ciągnikiem, bo przydałoby się coś. Jeśli chodzi o taką większość nowych nabytków, to jeszcze na ten sezon to się wszystko mi się uda zrobić, jeszcze mówię, no teraz by poleciały na pewno wały. Trzeba już powoli rozglądać się za nasionami. Co tam jeszcze? No opryski nawozy to na razie mi odpadają, no wapno będzie na pewno, to trzeba też już pieniążko, tam za dużo nie wyjdzie tego, bo nie będę wapnował tych samych pól, tylko te, co miałem w tamtym roku, nie były wapnowane, a na tamte poleci sobie obornik, tak jak już wam wspominałem wcześniej. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam właśnie robić z tym ciągnikiem. Czy macie jakieś fajne, naprawdę jakiś fajny, przetestowany mały ciągnik, nie wiem. Typowo pod nawozy, opryski mi się wydaje i pod tura, żebym mógł, wiecie, tam w kurniku sobie nim władać, bo na razie na ładowarkę myślę, że nie ma sensu wydawać pieniążków. Myślę, że no wiadomo, Weidemanka by nam się sprawdziła, chyba że jakąś używaną. Też by była super spoko sprawa z tym. Dlatego też mówię, możemy coś w tym kierunku pomyśleć, bo chcę chyba z turem, dlatego iż gdyż nie chcę w kolejnym sezonie zbierać belek samozbierającą, bo to już było w pierwszym. To potrzebny jest taki tur normalnie, bo ładowarką po polu nie wiem, czy będę jeździł. Jak będę miał jakąś małą, taką typową wiecie, taką pod kurnik, to ona będzie wolna, nie będzie jakaś tam szybka, nie będę nią na pola jeździł. No chyba że zobaczymy, jak to rozkminimy. Ja pierdzielę, belka brutal leci we mnie. Wjechała mi tam pewnie na ten. Zaraz ogólnie chyba, jak będę miał tutaj poprzecznik, jak polecę sobie, wymienię się z młodym i sobie troszkę poprasuję jeszcze po ciemnemu. Zobaczymy, jak to właśnie światełka działają w nam w Holandzie, bo jeszcze też nie było kiedy nawet. Wjadę tylko tu młodemu, żeby już miał zrobione. Także krzywo powinien dać radę. Dobra, tu nam starczy. Wyłączamy. Dobra, czekajcie, latara by się przydała. Jest latara. Gdzie on jest? Żeby mnie tylko widział. To takie chłopsańce zrobię sobie. A widzi mnie. Ej młody! Pójdziesz pokosić trochę? Ja sobie poprasuję. O, fajnie. Dobra. No to ten. Ale zaraz zobaczymy, ile tu siatki jeszcze mamy. Nie, siatki jeszcze jest trochę, tak, że nam starczy na luzaku. Dobra, drzwiczki, ale ubrudzony ten New Holland troszeczkę. No, tu pracuje się, tak? Pracuje się. Czekajcie. Aha, nie ma lepszych świateł. Trochę słabe te światła, że tak powiem, jak na New Hollanda. A dobra, prasa włączona. I musimy rozkminić, co właśnie... Ole, mi tu trochę zlagowało. No tak, bo wiecie, nowe światła, ja już byłem do New Hollanda przyzwyczajony, no to... Nie musi, żeby mi ten będzie aż tak bardzo lagował. Nie chciałbym tego. Bo mam nadzieję, no fakt, że ja dobrze nagrywam frapsem, o lol, jakie lagi. Sino. A nie, już jest 60, objechałem dookoła, także jest okej, dobra. Spoczko, foczko. No i to by było chyba tyle z takich informacji bolusiowo-parafialnych. Nic więcej na razie chyba nie mam zamiaru już wydawać pieniędzy.
Wiadomo, kiedyś w przyszłości to będziemy sobie już prosperować, ale to już zostawiam na kolejny odcinek, bo co za dużo, to niezdrowo. A mam kilka nowych, fajnych pomysłów, wam powiem. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Właśnie na tą serię troszeczkę tego jest, nowe budowle, co ja powiedziałem, nie odmieniłem tego dobrze przez przypadki. Dobrze ja wjechałem? Dobrze wjechałem, ale ma słabe te światła, masakra. Dobrze, pikanie chociaż działa. Kurczę, chyba 10 było wypuszczanie beli, ale to zaraz będę wiedział. I teraz tak, jeśli chodzi o kanały, także już jutro raczej, bo to nagrywam w piątek, niestety nie udało mi się wcześniej tego ponagrywać. Jakoś tak się ze wszystkim zbierałem, nie było nikogo, postanowiłem porobić sobie serwery, poszykować do wszystkiego. Udało mi się to, więc teraz ino tylko ponagrywać i prawdopodobnie to będziecie oglądać. Sobota rano, sobota wieczór poleci albo Polska Wieś, albo Czech, ale chyba bardziej Polska Wieś z racji tego, kurna, i tu będą belki, i tu, ale mi się wszystko na kanale pogmatwa, chyba że poleci właśnie jutro Farm Expert. Zobaczę jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, i tak prawdopodobnie będę to nagrywał jutro od rana dopiero, więc czekam na wasze komentarze, jeśli ktoś dogląda jeszcze do tej minuty. Mam nadzieję, że są tacy kaskaderzy, zobaczę, co wy będziecie chcieli, a tak to by na niedzielę poleciał sobie jakiś tam odcinek właśnie z Rocketa może. Chciałem teraz farmingów troszeczkę ponagrywać, bo ostatnio było tego mało. Czekajcie, przejadę, tak, bo nie widzę, czy mam poprasowane. Nie, jeszcze jest jeden rządek, ale słabe naświetlenie, ja cię kręcę. Ale mi się szyba nawet mi się obrudziła. Aha, tu jest tylko taki mały, dobra, rogala sobie zawinąłem, biurko mi się całe aż bujnęło. Jedziemy chyba, trochę jeszcze przy Newfoundlandzie pojeździmy. Dobra, możemy wyłączyć. Tu jeszcze zbiorę co mogę. I będziemy kończyć sobie ten odcinek. Gdzie jest? Nawet go nie widzę, kurczę no. Obstawiałem, że będzie lepsze to naświetlenie. W ogóle jakie pogody się zrobi, naprawdę cieszę się, bo jeszcze będzie jutro można zrobić jakiś wypad nad jeziorko w taką gorączkę. I to już będzie na tyle pewnie, bo w następnym tygodniu, no już niestety, ale troszeczkę ma się pogoda zmienić, nie ma się co dziwić. I już sobie niestety w spodenkach nie pohasamy. A już młody tu przyjechał, widzę. Jo, przyjechał Ursusem sobie z przyczepą. Dobra, co, my będziemy kończyć w tym odcinku, także to by było na tyle. Ja wam dziękuję. O, do tyłu jak się patrzeć, to pięknie. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, już następny za dnia. Będzie o wiele więcej widać. Taki dzisiaj bardziej informacyjny, żebym wiedział, co już robić w kolejnych seriach, jak przygotować tą tablicę. Także czekam na wasze komentarze, jak zarobić jeszcze więcej hajsu. Na razie, trzymajcie się, cześć.